Pytam ja się ciebie. Co ty robisz? Nie wiem. Dobra. Dobra. Nie nagrywaj tego. To są wyczu. Dajmy, to się zapnę. To mogę. Niedługo wyjdzie na to, że chyba zawodnicy z prologu Jabłonna potrafią wszystko. Potrafią szczególnie jeździć na rowerze. Mam pasażera na gapę na tylnym siedzeniu. Co, Jasko? Wiozę panią prezes w jeździgu. To jest po prostu najlepiej, co potrafią. Nie! Potrafię jeździć traktorem. Dawaj tu w prawo na pole. Potrafię, nie wiem, ładować piasek. Właśnie chyba nie. Dawaj do góry! Tak robimy właśnie! Właśnie tak się robi rundę, panowie, na szybciora! Czekaj, się dzieje, bo on musi wyjąć palety! Potrafię jeździć samochodem. Siema! Służbowe paliwo! Służbowy samochód! Kamienica rozładować, nie? Nie wiem, kto to zrobił, bo ja już szczerze mówiąc nie mam ochoty. No i tak, no słuchajcie, no następną część nagramy pewnie już jak będziemy zapisać staczką z wózkiem na, z kamieniami na rundę. Proste plecy, technicznie. No. Właśnie wygląda nasza kompozycja. Widzę, to super jest. Pomiędzy Mazowiała. Zbieramy siły na następne etapy 2. A ja odpoczywam. No. Rower stoi. Wrzucili rower na dachę. Ja nie chcę nic mówić, ale właśnie rower został zapięty. No cześć. Potrafię nawet strzelać. Strzelaj. Ładnie. Już potrafię sprzątać. Zaraz pokażę wam. I chillujemy przy ognisku i przy grillu i śpiewamy. Znacznie lepiej. Kto nie pozna tej radości, spróbuję znów pokochać kogoś jeszcze prościej. Robią zakupy. Kura ze sztywi. Krzysztof. Kura za 8,23. Krzysztof. Elo. A tej kura w wózku siedzi. Szkoda, że ciebie tutaj nie ma. Od 3 dni. No właśnie, tak. Kiepsko pojechali, chciałem ci powiedzieć, oprócz... Jeju, oszaleliście? Wow! A to są takie fajne makarony, bo mam trochę zjedliśmy. Wojtek, patrz, to będziesz jadł we wrześniu. A co pił? Chyba nie będziesz pił. Data ważności. Data ważności. Cicho. Nie ma. Nie ma. I tak zjesz. I tak zjesz. Dobra. Nie, no super. Dziękujemy bardzo. O, jest coś dla mnie, Wojtek. Nie wiem, czy dla ciebie, ale... Jak pachnie? Zobacz. Nie. Okej?
Nie no super, nie no, kochani jesteście. Kochani jesteście, naprawdę. Naprawdę, dziękujemy bardzo. Trzeba było też. Wiecie, ja chciałem się powiedzieć, że dla mnie po tych rozmowach z Wojtkiem, bo to było jakoś tam ustalone, że mimo wszystko próbujemy, żeby się spotkać w tym sierpniu, może w innej formule. Nie, teraz w sierpniu, a potem we wrześniu, teraz trochę w innej formule, było to, że jesteście naprawdę fajnym zespołem, który głównie skupia się na tej stronie technicznej, treningów i tak dalej. Ja boję się, że natomiast warto może spróbować zrobić wokół też taki wspólny, spędzany czas, ale dla trochę innych rzeczy niż takich związanych z czystym katowaniem po 2-3 godziny, po to, żebyśmy jakoś tam wspólnie jako ten zespół prologowy zaistnieli jako taka drużyna, taki socjalny team trochę, nie? Niezależnie tam od uwarunkowań, nie wiem, pogodowych, miejscowych, finansowych i tak dalej, nie? Żebyśmy spróbowali sobie zaistnieć wspólnie też jako rodziny, znaczy wspólnie też z rodzicami. No zobaczymy, no to jest jak gdyby wyzwanie, tak, na dłuższy czas, bo nie wszyscy razem są w stanie to realizować, ale jest nam naprawdę bardzo miło, że się zjawiliście i no, kurka, no miejsce żyło też dzięki tobie, tak? Super, dziękujemy bardzo i pozdrowienia, dziękujemy. Wojtek. Wiem, mówiłeś mi, że żałuję, że ciebie tym nie będzie. Więc żałuję dalej. Żałuję też dalej, ale... What's a boss supposed to do? Sit around then wait for you. I'll say a little prayer, baby won't come down. What goes around comes around. You really need a hand to hold on to. You really need a light to shine on you.